Siemandero, witam was bardzo serdecznie. Wróciłem właśnie z hospitalizacji. O, już się odzywają, już będziecie jadły. Wróciłem właśnie z hospitalizacji. Jeszcze czeka mnie jedna hospitalizacja, mam nadzieję, jeszcze jeden zabieg i myślę, że już wszystko powinno być dobrze. Wziąłem się dzisiaj za robotę na podwórku. Lili, pomachaj. Lili. Jakaś ty duża urosła, nie? No. Lili. Dobra, i tutaj jeszcze buchaje, pokażemy. Są buchajki. Jeszcze trochę wam szamki. O, ten już szamał. A ten jeszcze ma. Dzisiaj tak bardziej, o widzicie, graty stoją na podwórku. Nie miałem czasu ich sprzątnąć, no bo się śpieszyłem właśnie z zasiewami, żeby wszystko było w terminie, miał więcej zasiane, bo później właśnie tydzień mi nie było. No i dzisiaj jest taka akcja, że wyrwałem po prostu drzwi nowe tutaj w tym budynku gospodarczym, w kuchni letniej, jak my to nazywamy, wyrwałem dzisiaj. No i będę starał się jutro je oprawić. Tamte były takie stare, mój dziadek jeszcze je świętej pamięci robił z dyktury i z kątownika, proste drzwi do przedsionka. No i kupiłem już kiedyś, w maju kupiłem futryna i leży już tak w tym, w garażu po prostu. No i nadszedł czas, mówię, dzisiaj trzeba to zacząć robić, bo później jak po zabiegu będę, no to nie będę znowu mógł nic dźwigać ani po prostu no, robić przez pewien okres czasu. A też też mi zagracają w shopie tam, bo akurat bym wjechał sobie tą wjechałbym sobie tą kopaczką, tylko trzeba ją przemyć, wiadomo. Rusek jeszcze stoi, będzie akcja ze złomem, może jeszcze w tym tygodniu muszę wywieźć też tutaj ten taki złom posprzątać, no to postaram się właśnie wszystko wam jakoś nagrać. No tutaj mam rupiecie, tutaj trzeba te deski też posprzątać, żeby to jakoś miało przed zimą ręce i nogi. I coś jeszcze, no tak wyglądają wschody. Widzicie, nierówno. Susza była straszna, jak sialiśmy. Nie będę tam dalej wchodził, pokażę wam osobny odcinek z tego, z przejazdu pól, jak to będzie dalej, jak to wygląda u mnie właśnie po zasiewach. I co jeszcze? No i taki odcinek właśnie chciałem wam nagrać, pokazać się, że wróciłem. Dużo osób właśnie pisało w komentarzu tam pod postem na społeczności miłe słowa, otuchy, także bardzo dziękuję za nie. Coś wam jeszcze tutaj powiem. Kapusta była wycięta, tutaj jest przyczepka opróżniona, zostały jeszcze liście, dajemy je kaczkom, jak tutaj możecie zauważyć. I co jeszcze? No chyba tyle, no taki krótki odcinek nagram dzisiaj. Nagramy kolejne jakieś, może później jak montujemy te drzwi, to następny będzie odcinek z tego. Akcja też drzewo jest, także no dzieje się. Jakoś dawali sobie radę beze mnie, muszą, wiadomo. Trochę jeszcze zboża dzisiaj posprzątałem ze stodoły tutaj do śpichlarza, żeby w razie czego myszy nie żarły go, bo szkoda po prostu. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze będę musiał siewnik wyczyścić. No ogólnie prace jesienne, czyli sprzątanie maszyn już, no zimowanie po prostu maszyn. No nic, nie będę więcej przedłużał. Taka akcja. Biorę się za robotę. Jeszcze tutaj z godzinkę mi zejdzie, żeby obsadzić tą futrynę, a jutro sobie zakołkuję ją i zapiankuję i będzie cacy. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki odcinek myślę, że bez cięć. Trochę uwalony, no bo to od tego kurzu. Także widzimy się w kolejnych odcinkach.
i do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco, cześć.